Dzisiaj wycieczka w góry. Czy wędrujemy po wysokich szczytach, czy po niewielkich pagórkach i wzniesieniach, po łagodnych stokach, warto pamiętać o pewnych zasadach. Za chwilę je Wam przedstawię. Na początek zajmiemy się plecakiem. Pod tym filmem w linku znajdziecie taki plecak, który możecie sami wypełnić potrzebnymi rzeczami. Możecie to zrobić już teraz, a za chwilę, włączając dalej nagranie, przekonać się, czy zabieracie potrzebne rzeczy. Aby się dowiedzieć, co zabrać ze sobą w góry, ruszamy do Rumunii. W drogę! Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy na kolejnej wycieczce, tym razem w górach. Dzisiaj jesteśmy w górach w Rumunii, nazywają się Buzecz. I przy tej okazji chciałam Wam troszkę opowiedzieć o tym, o czym trzeba pamiętać, idąc w góry, bo czasem spotykamy na szlaku osoby, które no niestety muszą w połowie zawrócić. A dlaczego? Dlatego, że się nie przygotowały. Co warto mieć ze sobą w górach? Na pewno warto mieć ze sobą wygodne buty. Wygodne to znaczy takie, które mają grubą podeszwę. No i dobrze by było, żeby były wysokie. Ponieważ kiedy czasem trafi się droga pełna kamieni albo korzeni, no to bardzo łatwo o skręcenie kostki. Co jeszcze warto mieć w górach? W góry odpowiednie ubranie. Wygodne spodnie, które nie są za ciasne, bo trzeba często podnosić nogi. Wygodną koszulkę, ale na to koniecznie polar, ponieważ im wyżej jesteśmy, tym niższa temperatura. Wydaje się, że świeci słońce, ale gdybym zdjęła teraz bluzę, wcale nie jest tak ciepło. W górach też oczywiście obowiązkowo trzeba mieć kurtkę przeciwdeszczową, dlatego że nigdy nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Z racji, że jest tu duże słońce, warto zaopatrzyć się w krem do opalania, posmarować trochę wcześniej. No i oczywiście, kiedy się człowiek troszkę wysili, zmęczy, trzeba się czymś pożywić, trzeba mieć coś do jedzenia, warto mieć coś słodkiego. Niestety nie mogę Wam pokazać, ponieważ już swoje batoniki dzisiaj zjadłam, bo widzicie, że już jesteśmy wysoko, także już trochę wędrówki za nami. Koniecznie wodę. Tutaj mam akurat wodę butelkowaną, ponieważ jesteśmy w górach, gdzie nie ma po drodze strumieni, ale jeśli wcześniej się dowiecie i są strumienie, można z nich pić wodę w górach. Także wystarczy mieć buteleczkę. I warto też mieć ze sobą, jeśli idziemy na jeden dzień szczególnie, termos z ciepłą herbatą, najlepiej z cukrem. Bo nic nie dodaje energii, tak jak ciepła herbata wypita gdzieś wysoko na szczycie. Później człowiek ma siłę dalej wędrować. Dodalibyście jeszcze coś do tej listy? Ciekawa jestem. Możecie do mnie napisać i powiedzieć, co jeszcze przydałoby się w górach. Ach, zupełnie zapomniałam. Mam tutaj pewnego takiego towarzysza podróży. Lubię z nim podróżować, to jest kaktus. I myślę, że jeśli coś jest leciutkie, to można zabrać ze sobą, żeby było nam miło spędzać czas. To co? Wybieracie się w góry? Ja za chwilę idę dalej. Po kilku godzinach udało nam się dotrzeć na szczyt. Jesteśmy na 2500 metrów nad poziomem morza. Pamiętacie pewnie, że 1000 metrów to 1 km, więc 2000 to już ile? 2 km. Jeszcze do tego dodamy 500 metrów, czyli połowę. I jesteśmy 2,5 km ponad poziomem morza. Udało się. Jest przepięknie. Także warto wędrować po górach. Mam nadzieję, że może ktoś z Was wybierze się na taką wędrówkę. Może wyśle mi jakieś zdjęcie. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za tę wspólną podróż. I do zobaczenia kiedyś na szlaku.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam. Na wyprawę zabieramy naładowany telefon i najlepiej dodatkowy powerbank. Jeśli coś wydarzy się na szlaku, będziemy mieli jak wezwać pomoc. Mam nadzieję, że już wiecie, co powinno znaleźć się w Waszym plecaku. Teraz natomiast jeszcze kilka ważnych zasad. Co zrobić, aby w górach czas był przyjemny i bardzo bezpieczny? Po pierwsze, musimy zaplanować trasę. Do tego przyda się mapa z oznaczonymi czasami przejścia szlaków. Kiedy macie już zaplanowaną trasę, koniecznie trzeba komuś powiedzieć, dokąd idziemy. W górskich schroniskach są nawet, słuchajcie, takie specjalne księgi, w których wpisuje się godzinę wyjścia i zaplanowaną trasę. Dzięki temu jest dużo bezpieczniej. Trasa zaplanowana, ktoś powiadomiony, dokąd idziemy, plecak spakowany z tym, co przed chwilą, to teraz nie pozostaje już nic, jak ruszać na szlak. W czasie tej wyprawy też ważnych jest jeszcze kilka rzeczy. Pierwsza zasada górskich wędrówek – wyjdź wcześnie rano. Dzięki temu, zanim się ściemni, będziesz mieć szansę wiele rzeczy zobaczyć. Także jeżeli ktoś jest śpiochem, to może góry nie są dla niego najlepszym pomysłem na wakacje. Wychodzimy wcześnie rano, trzymamy się szlaków, żeby się nie zgubić. Ich oznaczenia znajdziecie na skałach, czasem na drzewach albo na specjalnie do tego przygotowanych znakach. Kiedy wędrujemy po górach, poza naszym bezpieczeństwem, ważne jest też to, abyśmy szanowali miejsce, w którym jesteśmy. Popatrzcie, dzisiaj jesteśmy w Luksemburgu. Nie jest tutaj pięknie? Mi bardzo się tutaj podoba i nie chciałabym za kilka lat przyjechać do zniszczonego terenu. Więc co robię? Po pierwsze, nie hałasuję, żeby nie straszyć zwierząt, no ale to już chyba wszyscy wiecie. I po drugie, kiedy mam jakieś śmieci, zabieram je ze sobą. Nie zostawiam gdzieś na szlaku. Wyobraźcie sobie tony śmieci pozostawione przez turystów. Smutno wtedy się patrzy na takie miejsca. Także miejcie ze sobą jakąś torebkę, w którą będziecie mogli zapakować wszystkie śmieci. Czy coś jeszcze? Myślę, że to chyba już wszystko, o czym należy pamiętać. Podsumujmy szybciutko. Planujemy trasę, wychodzimy wcześnie rano, informując kogoś o naszym wyjściu, trzymamy się szlaku, zabieramy oczywiście potrzebne rzeczy, w tym na pewno jakąś czekoladkę, dobre buty, ciepły polar, kurtkę przeciwdeszczową, no, parasolka tutaj nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc koniecznie kurtkę, coś do picia i może właśnie mapę, telefon, aby robić zdjęcia. Wtedy na pewno będziecie już mieli przed sobą miłą i bezpieczną wędrówkę. Zanim się pożegnamy, chciałam jeszcze przypomnieć Wam o trzech ważnych szczytach. Pojawią się teraz tu na dole. Czy wiecie, jak nazywają się najwyższe szczyty Polski, Europy i świata? Popatrzmy. Może zacznijmy więc od największej góry świata. Leży na granicy Nepalu i Tybetu, to Mount Everest. Ma aż 8848 metrów nad poziomem morza. To bardzo dużo. A co z Europą? Tu słuchajcie, o miano najwyższej góry kłócą się, można powiedzieć, dwa szczyty. Pierwszy z nich, uznawany zazwyczaj za najwyższy, który często znajdziecie w książkach, to leżący na granicy Francji i Włoch Mont Blanc, czyli Biała Góra. Ma wysokość 4808 metrów. Jest jednak druga góra, którą często uznaje się obecnie za najwyższą górę Europy. Leży na granicy Rosji i Gruzji. To Elbrus. I ma więcej niż Mont Blanc, ponieważ 5642 metry nad poziomem morza. Na koniec powędrujmy jeszcze na chwilę do Polski. Gdy pójdziecie w Tatry, na pewno zauważycie Rysy, które też leżą na granicy dwóch krajów, Polski i Słowacji, a mają wysokość 2500 metra.
Zanim się pożegnamy, przypominam tylko o subskrypcji i polubieniu tego filmu. To będzie dla mnie bardzo miłe i ważne. Tymczasem życzę Wam udanych wypraw, być może wakacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.